Witam Was ponownie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj sobie zrobimy właśnie takie uruchomienie tej kamerki Mio. Przejdźmy do rzeczy. Oczywiście ja sobie przygotowałem źródło zasilania tej kamerki, żeby ją podłączyć, aby nie mieć problemów. Właśnie na pewno bateria jest słaba. Także podłączmy ją do źródła zasilania. Oczywiście, jak widzicie, kamera się nam już pierwszy raz uruchamia. Co ciekawe, chciałem powiedzieć tak samo o tej kamerze, że jest to model C330, jak już było to mówione wcześniej na moim kanale podczas unboxingu. Jest to oczywiście kamera od firmy Mio. Kamera oczywiście ma wbudowany GPS, daje możliwość śledzenia naszej prędkości, oczywiście tej wysokości, długości i szerokości geograficznej, kierunku ruchu. Co ciekawe, mamy tutaj jeszcze wbudowano G-sensor, czyli G-sensor mierzy nam przeciążenia. Dzięki oczywiście temu G-sensorowi mamy opcję do zapisywania wydarzeń, zdarzeń drogowych, czyli jeżeli kamerka nam tutaj oczywiście poprzez G-sensor wyczuje jakieś uderzenie, wtedy włącza się nam zapis oczywiście zdarzenia awaryjny i ten zapis awaryjny jest przechowywany na specjalnej partycji, która jest wydzielona na karcie microSD i nie można tego tak od sobie usunąć. Ale dobra, przejdźmy teraz tutaj mniej więcej. Oczywiście wyświetlacz nie jest dotykowy, jest to dwucalowy wyświetlacz. Wyświetlam obraz w formacie 4:3, tylko musimy pamiętać, że nie dotykamy palcami. Tutaj od tego są przyciski funkcyjne z boku. Co jeszcze tutaj szybko sobie wspomnimy? Oczywiście głośnik jest, nie, tutaj mamy nisko osadzony, nowy obiektyw, nowe lensy, 4 soczewki szklane oczywiście. Lens to jest f2.0, także tutaj do tego obiektywu na pewno dociera więcej światła, dlatego nam oczywiście kamera nagrywa w lepszej rozdzielczości i lepszej jakości. Rozdzielczość, jak już też to wspominałem na unboxingu, przypomnę, kto nie oglądał, jest to 1080p, 30 klatek oczywiście na sekundę, czyli standardowe Full HD. Oczywiście pliki tutaj w tym urządzeniu są zapisywane na karcie microSD i tutaj pliki są zapisywane we formacie MOV. Co jeszcze? Obudowa tej kamery, jak już też wspominałem, jest czarna. Czarna matowa, czyli ona nie odbija promieni słonecznych. Można to umieścić sobie pod lusterkiem. Ze względu na ten fajny kształt, na obudowę czarną matową, nie jest ta kamera tak bardzo widoczna dla osób postronnych. No oczywiście, umówmy się, że jeżeli ktoś będzie chciał włamać się do samochodu i ukraść, no to nie ma sensu, na pewno ją ukradnie. No ale jest to tak zapobiegawczo zrobione, fajnie. Ja Wam pokażę mniej więcej, jak potem zainstaluję w samochodzie, jak to wygląda. Czyli, tak już wspomniałem, mamy przyciski funkcyjne. Oczywiście ten uchwyt tutaj jest wsuwany do góry. Wsuwamy sobie go potem do szyby pod lusterkiem i tutaj nam wszystko jak najbardziej działa. Żeby sobie wybudzić ekran, naciskamy przycisk funkcyjny u góry. Pierwszy i tutaj już do każdego przycisku mamy przypisane ikonki, za co one odpowiadają. Tutaj przycisk pierwszy u góry to oczywiście mamy wejście w menu, szybko Wam powiem. Tutaj poniżej przycisk drugi jest to przycisk do dodawania niestandardowych fotoradarów do bazy danych. Bo jak już Wam wspomniałem wcześniej, kamera jest wyposażona tak samo w darmową aktualizację fotoradarów na całą Europę. Czyli tutaj nie musimy się też o to martwić, nie musimy za to płacić, nie ma żadnej subskrypcji do tego. Ściągamy sobie taką bazę danych ze strony Mio. Wrzucamy na kartę pamięci do głównego folderu, wrzucamy oczywiście kartę do urządzenia, uruchamiamy urządzenie i instaluje nam oczywiście bazę fotoradarów Speedcamer, ale tutaj jeszcze właśnie dodatkowo, jeżeli ktoś ma w swojej okolicy nowy fotoradar, nową kamerę, nie ma jeszcze w bazie danych, może sobie poprzez naciśnięcie tego drugiego przycisku tutaj dodać ją do bazy danych i wtedy w momencie kamera już będzie nas ostrzegać tak samo o tym fotoradarze automatycznie. Tutaj mamy poniżej następną ikonkę takiego aparatu. Tutaj tym przyciskiem właśnie robimy sobie zdjęcia. Możemy sobie wziąć kamerę, jeżeli mamy telefonu na zewnątrz ze sobą, robić zdjęcia. Następne, co mamy poniżej? Następne poniżej mamy ikonkę takiego trójkąta z wykrzyknikiem, czyli tutaj możemy sobie robić niestandardowe awaryjne zapisywanie, czyli jeżeli sobie naciśniemy, to jest standardowe awaryjne na nagrywanie, wtedy ten plik, który się nam nagra, zostanie właśnie zapisany na tej specjalnej partycji i nie będzie go tak można przypadkowo usunąć. Teraz sobie weźmy właśnie, omówmy w menu. Oczywiście tutaj u góry pokazuje się nam sygnał z satelitów. Żeby nam kamera pokazywała naszą lokalizację, musi to być na zielono i wtedy nam kamera pokazuje dokładnie na zdjęciu czy na oczywiście wideo naszą pozycję,
godzinę, z jaką prędkością jechaliśmy. Oczywiście możemy to tak samo usunąć, ale to Wam powiem właśnie za chwileczkę na ten temat. Wejdźmy teraz w menu. Czyli tutaj mamy górnym przyciskiem, uruchamiamy menu i tutaj u samej góry mamy pierwszy do wyboru oczywiście odtwarzacz plików. Możemy sobie bezpośrednio odtworzyć pliki wszystkie, które nagraliśmy, zrobiliśmy zdjęcia tutaj na tej kamerze. Nie musimy zabierać ze sobą oczywiście karty na komputer, ale tutaj bym to odradzał oglądanie, bo nie możemy dostrzec wszystkich szczegółów. Dlatego najlepiej byłoby oglądać te wszystkie wideo zapisane bezpośrednio na komputerze. Dlaczego na komputerze? Na komputerze właśnie ze względu na to, że choćby nawet Mio udostępnia nam darmowe oprogramowanie, dzięki któremu możemy ściągnąć wszystkie te pliki właśnie bezpośrednio z kamery na komputer. Oczywiście możemy je przeglądać, możemy je edytować, możemy je ustawiać w kolejności nagrywania, w kolejności datami. Oczywiście możemy przeglądać na tym programowaniu tak samo przeciążenia z G-Sensor, że tutaj jak najbardziej polecałbym oczywiście nie odtwarzać tutaj plików na kamerce, tylko za pomocą oprogramowania w komputerze. Zatwierdźmy drugim przyciskiem pliki wideo, czyli w plik odtwarzacze wideo mamy do odtwarzania normalne wideo z codziennej jazdy. Możemy sobie odtworzyć zdarzenia drogowe, które nagrały się nam automatycznie przy oczywiście podczas gdy czujnik G-Sensor wykrył jakieś nagłe przeciążenie lub gdy nagraliśmy ręcznie jakieś zdarzenie, szybko chcieliśmy nagrać, żeby się nam zapisało, żeby się nam nie usunęło, bo oczywiście musimy pamiętać o tym, że kamera najstarsze nagrania automatycznie sama wymazuje i nadpisuje nowymi, a jeżeli nagramy coś właśnie w zdarzeniach drogowych, awaryjnych, jest to zapisane na oddzielnej partycji i kamera sama sobie tego nie usunie. I poniżej mamy tutaj dostęp tak samo do zdjęć, które zrobiliśmy kamerą. Teraz sobie wyjdźmy do tyłu, następne mamy nagrywanie dźwięku, tutaj sobie możemy opcję uruchomić lub wyłączyć nagrywanie dźwięku, czyli to co pasażerowie rozmawiają nie musi się nagrywać, czy tam muzyka w tle nie musi się nagrywać, możemy to sobie wyłączyć, możemy zostawić włączone, wtedy nie ma tym problemu, też będzie się to nagrywało. Takie udogodnienie. Tutaj jak już wspomniałem, poniżej oczywiście baza fotoradarów i wszystkie ustawienia odnośnie tej bazy, czyli tutaj mamy ustawienie alarmu, co jak nam być tak sygnalizowany zbliżająca się kamera na naszej drodze, czy to ma być sygnał, czy to ma być głos, czy ma być niesygnalizowany, tylko będzie pojawiać się ikonka na wyświetlaczu. Tutaj mamy tutaj kilka opcji właśnie do wyboru, możemy sobie to wybrać sami. Tutaj mamy następne ustawienie właśnie dotyczące fotoradarów. Jest to ustawienie odległości od fotoradaru, w jakiej odległości fotoradaru kamera nam po prostu daje sygnał. W naszym pojeździe zbliża się do jakiegoś stacjonarnego fotoradaru i tutaj możemy sobie wybrać krótki, średni lub długi. Ja polecam oczywiście w warunkach miejskich, w mieście, na wsi średni wystarczający, na trasie oczywiście, na jakiejś autostradzie, na drodze szybkiego ruchu polecam bym zmienić tę opcję na długą, wtedy mamy więcej czasu na reakcję, na zwolnienie. A tutaj mamy tak samo poniżej opcję metody alarmu i tutaj mamy inteligentny alarm i potem tu mamy jeszcze standardowy, normalny alarm. Nie wiem czym to się różni od siebie, za bardzo w praniu to wyjdzie, jak to będę używał, zobaczymy. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy próg prędkości, a tutaj mamy alarmy prędkości. Tutaj w alarmach prędkości sobie ustawiamy właśnie na jakich prędkościach akurat możemy się poruszamy i wtedy alarm się nam włącza na tej prędkości właśnie, jeżeli nasz samochód, jeżeli GPS wykryje, że samochód porusza się z tą prędkością, która jest ustawiona, włącza się nam alarm, a możemy sobie właśnie jeszcze dodatkowo, jak zaprogramujemy ten alarm, ustawić tutaj powyżej próg i wtedy dajemy sobie 10, 20, 30 na godzinę albo tak jak sobie zażyczyliśmy, wtedy alarm się nam włącza troszkę później, o ile ten próg jest zostawiony i jeżeli go nie ustawiliśmy, alarm się nam włączy tak, jak żeśmy sobie ustawili poniżej. Tutaj mamy bazę niestandardowych fotoradarów, czyli sobie z menu głównego, ja pokazywałem ten przycisk środkowy, gdzie się dodawało oczywiście fotoradar ręcznie, tutaj właśnie są, nam się pokazują te wszystkie dodane fotoradary w tym menu tutaj, jeżeli sobie wejdziemy. Co mamy dalej? Dalej mamy oczywiście funkcję od nagrywania, czyli tutaj mamy sobie długość, możemy sobie pierwsze ustawić długość wideo, czyli długość nagrywanego pliku, weźmy w to i tutaj mamy sobie, możemy sobie ustawić minuta, 3 lub 5. Jak już właśnie Wam wcześniej też wspomniałem, zagrywa się tam tak zwanej pętli, czyli sobie nagrywa pliki po 3 minuty,
i potem na następny plik 3 minuty, następny 3 minuty, następny. To jest tylko po to zrobione dla naszej wygody, żebyśmy nie musieli kopiować na przykład godzinnego pliku z naszej jazdy, tylko sobie wyszukujemy ten odpowiedni 3-minutowy fragment, kopiujemy szybko, bezproblemowo, bez długiego czekania na komputer. I tutaj zależy tylko od nas, jak długie pliki chcemy. Oczywiście starsze pliki są nadpisywane nowszymi. Jeżeli są niezapisywane jako awaryjne, zdarzenia są wymazywane, są nadpisywane nowymi. Poniżej mamy ekspozycję, czyli możemy sobie ręcznie tak samo ustawić manualnie, jak to ma wyglądać. Ja bym polecał zostawić wszystko fabrycznie tutaj. Tutaj poniżej mamy następną opcję częstotliwości, czyli możemy sobie wybrać, w jakiej częstotliwości kamera ma nam zapisywać wideo, czyli 50 Hz lub 60 Hz. Następnie mamy tutaj czujnik GA, czujnik, czyli ustawiam sobie z czułość czujnika G, czyli jak nam ma wykrywać te przeciążenia, czy ma być bardzo czuły, czy jednak ma być troszkę, bo jeżeli będzie za czuły, naciśniemy delikatnie hamulec szybciej i nam się awaryjne nagrywanie włączy, czyli tutaj musimy sobie to potestować albo zostawić oczywiście fabrycznie i wtedy powinno to jakoś dobrze współgrać ze sobą. Tutaj mamy oczywiście opcję nadruków na zapisywany materiał czy materiale, czyli możemy sobie ustawić, czy nam ma pokazywać się współrzędne na wideo, bodajże te współrzędne i wszystkie informacje pokazują się nam w prawym dolnym rogu, czy nam mają się pokazywać informacje z czujnika G, czy oczywiście poniżej mamy następną opcję, czy nam ma pokazywać się prędkość, czy nie. Chcemy to pokazywać, czy nie. Wiecie o tym, że potem w razie jakiegoś zdarzenia ktoś będzie oglądał wideo i powie, o, przejechaliście, na przykład tutaj była stuczka, a wyjechaliście dużo więcej niż była oczywiście prędkość dozwolona. Także tutaj to zależy tylko tak samo od Was. I tutaj mamy następny nadruk tekstowy, czyli tu sobie na przykład możemy podpisywać jakąś trasę, jeżeli na przykład wjeżdżamy w trasę na przykład do Krakowa albo do Gdańska, piszemy sobie Gdańsk i teraz cała ta trasa jest zapisywana pod nazwą Gdańsk 01002 i potem mamy łatwo i szybko możemy sobie odszukać plik, z której trasy chcemy. Wyjdźmy sobie stąd do końca. No i tutaj poniżej mamy ustawienia już systemu. Tutaj mamy ustawienie satelit. I tutaj możemy sobie zrobić podgląd, ile satelit akurat w danym momencie nam tutaj kamera wykrywa. Dalej mamy tutaj ustawienia godziny. Możemy sobie ustawić z GPS-u. Jak już widzicie na dole, właśnie tutaj się z GPS-u ustawiło i pokazuje aktualny czas, jaki mamy tutaj u mnie w Anglii. I możemy sobie też ustawiać to ręcznie. Tutaj poniżej mamy oczywiście dźwięki systemowe. W dźwiękach systemowych możemy je wyłączyć. Ten bip, jeżeli naciskam przyciski, możemy to wyłączyć lub zostawić włączone. Wtedy, jeżeli ktoś nie lubi takiego dźwięku, może to wyłączyć. Jak najbardziej mi to nie przeszkadza. Tutaj mamy dźwięk powitalny, czyli podczas startowania tego ekranu możemy sobie to włączyć, możemy też wyłączyć. Tutaj mamy tak samo głośność, ustawiamy sobie głośność kamery, czyli właśnie to wszystkie te komunikaty, te dźwięki, te alarmy, jak to nam ma działać głośno. Tutaj możemy sobie to wszystko ustawić w menu. Tutaj mamy oczywiście gotowość wyświetlacza LCD. Tak już Wam wspomniałem, tutaj możemy sobie zostawić zawsze włączony, czyli wyświetlacz będzie nam zawsze włączony, będzie nam zawsze pokazywał materiał, który się nagrywa. Oczekiwanie, czyli to jest ten taki wygaszacz, na którym po jakimś czasie nam w ekranie pojawia się nasza prędkość i tylko godzina. Jeżeli chcemy wybudzić ekran, naciskamy wtedy przycisk funkcyjny, ekran się nam wybudza. Lub oczywiście możemy to wyłączyć całkiem i wtedy sobie ustawiamy, po jakim czasie ma się nam wyłączyć 1, 2 minuty, 3 minuty, 10 sekund i wtedy ekran się nam wyłącza. Niżej następna funkcja języki. Jak widzieliście wcześniej, ustawiane języki, jest ich dość sporo. Następnie mamy poniżej następną funkcję, funkcję miar, czyli w jakich oczywiście prędkościach ma nam kamera pokazywać, w jakiej prędkości mają być, czy to mają być mile, czy to mają być kilometry na godzinę. To już zależy też od nas. Możemy sobie to zmienić i wtedy kamera tak to nam będzie pokazywać, jak na wyświetlaczu, jak i zapisywanym materiale. Tutaj poniżej mamy właśnie te najważniejsze miejsce. To jest miejsce, jak podzielona jest nasza karta microSD, czyli biała powierzchnia karty microSD, która tutaj jest w tym kółeczku, to jest to oczywiście na zapisywanie normalnych wideo. Tutaj czerwona powierzchnia wydzielona jest oczywiście na pliki awaryjne, na te zdarzenia nasze, które kamera sama sobie nie może ich usunąć, czyli nie może ich nadpisać, a one są tutaj bezpieczne, nie musimy się martwić. One nam nie znikną. Możemy je oczywiście usunąć ręcznie, ale kamera sama ich sobie nie odpisze. I tutaj ta najmniejsza zielona, to jest na nasze zdjęcia. W tym momencie kamera przewidziała i przydzieliła na nasze zdjęcia 312 MB. Następne. Tutaj następne
i chyba bodajże ostatnie ustawienie. To jest przez ustawienia, przywracamy ustawienia fabryczne, ustawienia domyślne. Całkiem ostatnia już tutaj opcja, to jest opcja informująca nas o wersji oprogramowania, jaka ta kamera posiada i w wersji fotoradarów, jaka jest też posiadana. I tutaj możemy sobie szybko sprawdzać wersję fotoradarów ze stroną Mio. I tutaj jeżeli nam wyjdzie nowa baza, ściągamy ją na komputer, wrzucamy na kartę SD, jak już wspomniałem wcześniej, wrzucamy do urządzenia, aktualizujemy i jeździmy sobie bezpiecznie. Kamera nagrywa. Po prostu jeżeli zakupimy kamerę, montujemy ją pod lusterkiem, zapominamy o wszystkim, nie musimy się niczym martwić, kamera sama startuje, sama się wyłącza po zgaszeniu silnika. Także co więcej powiedzieć? Ja myślę, że to by było chyba na tyle. Teraz to już czas przejść do po prostu testowania na drodze. Zobaczymy, jak ona się spisuje, w jakiej rzeczywiście, jakie materiały z niej wychodzą, jak nagrywa te pliki wideo. Bądźcie ze mną na moim kanale, zrobię taki przejazd, takie potestuję ją w samochodzie, nagram to wam. Zobaczycie, porównacie sobie, w jakiej jakości to właśnie materiały ona nagrywa. Także bądźcie ze mną na moim kanale. Pozdrawiam was i do usłyszenia.